Siemanko, cześć! Witajcie w kolejnym odcinku. Na przestrzeni ostatnich kilku tygodni dostałem od Was mnóstwo wiadomości i zdjęć potraw, które robicie. Bardzo Wam dziękuję, to jest bardzo motywujące i daje ogromnego kopa do nagrywania kolejnych odcinków. Dzisiaj kolejna słodycz. Dzisiaj przygotujemy sernik bez sera. Sernik jaglany. Potrzebujemy zrobić sobie spód do takiego sernika. Tutaj już wcześniej to przygotowałem, ponieważ takie coś potrzebuje około 2 godzin, żeby się namoczyć. Znajduje się tutaj 125 g płatków owsianych i 125 płatków jaglanych. Znajduje się 300 g daktyli i około 2 łyżek kakao. To wszystko zalałem wrzątkiem. Stało 2 godziny. A teraz potrzebujemy sobie to wszystko zblendować, żeby stworzył się spód do naszego sernika. Więc wyjmujemy blender, łyżkę odkładamy i blendujemy. I nasz spód jest już gotowy. Biorę sobie blaszkę okrągłą, wyłożoną w środku papierem do pieczenia. Jest dość klejące, więc musicie uważać i dobrze rozprowadzić je po blaszce. Tak przygotowany spód wkładamy do lodówki, a w tym czasie sobie przygotujemy naszą masę, więc to wędruje do lodówki. A my teraz sobie przygotujemy naszą masę. Potrzebujemy dużą miskę. Tutaj mam ugotowaną w mleku sojowym kaszę jaglaną, którą teraz sobie przełożę do miski, żeby nadać słodkości, syrop z agawy, skoro jest dzisiaj zdrowo, to w tym temacie pozostaniemy. Teraz jogurt, olej kokosowy i wiórki kokosowe. Teraz wyciągam nasz spód i wkładam sobie naszą masę na spód. I tak przygotowany sernik ląduje na godzinę czasu w piecu 170 stopni. Sernik będzie się piekł przez godzinę. Ja w tym czasie zadzwonię do kogoś z Was, żeby wręczyć Wam moją książkę kucharską. Wystarczy odpowiedzieć na jedno pytanie. Dzwonimy. Dzień dobry, Damian Kordas z programu Damian Kordas Ale Ciacho. Mam dla Pani jedno krótkie pytanie. W zamian za to wyślę Pani moją książkę kucharską. No nie. Pani mnie nie polubiła. Tak, słucham. Dzień dobry, Damian Kordas z programu Damian Kordas Ale Ciacho. Mogę Pani zająć chwilkę? Skąd Pan dzwoni? Z programu Damian Kordas Ale Ciacho. Tak, słucham. Chciałbym Pani zadać jedno pytanie, a w zamian za to wyślę Pani moją książkę kucharską z moją osobistą dedykacją. Zgadza się Pani? A skąd miał Pan mój numer? To jest przypadkowo wykręcony numer. Dzwonię po prostu do ludzi podczas programu i wysyłam im moją książkę kucharską. Wystarczy odpowiedzieć na jedno pytanie. No, słucham. Proszę mi powiedzieć, czy wie Pani, co to jest tort Pawlowej? Tort Pawlowej? Tak jest. Nie wiem. To może lekka podpowiedź. Robi się go z białek, tylko z białek. Co się robi? Co się piecze tylko z białek? Beza. Brawo, dokładnie tak. Beza z kremem i z owocami. Bardzo Pani gratuluję. Zaraz poproszę Panią o adres i wyślę Pani moją najnowszą książkę, Damian Kordas Ale Ciacho, takim samym tytule jak mój program. I mam nadzieję, że Pani coś z niej przygotuje. Nasz sernik jest już gotowy. Pachnie kokosem i kaszą. Z wierzchu już wiadomo, że jest idealny. Więc teraz musimy troszkę poczekać, żeby wystygł.
teraz, gdy sernik delikatnie ostygł, możemy go sobie otworzyć i wyjąć z blaszki. Tadam! Zobaczcie, jak pięknie wygląda. Jest stężały, nie rozwala się na boki. Tutaj na dole widzimy ciasto, które się fajnie przypiekło i naszą masę, więc kroimy. I przekładamy. Jemy! Ja uwielbiam takie wynalazki. Sernik bez sera. Proste, szybkie i zdrowe. Bez jajek, bez mąki, więc każdy z Was może coś takiego zrobić. A jest naprawdę bardzo dobre. Mam nadzieję, że zrobicie ten przepis, wyślecie mi zdjęcia i do zobaczenia w kolejnym odcinku.